Witam serdecznie. 12 kwietnia 2013. Dzisiaj w ramach kilkowego szlaku. Kilka słów z trasy przejazdu ze Słubic do Rzepina. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat zrozumieć szansę. Myślę, że bardzo ważne jest zrozumienie szansy, jaką mamy w swoich rękach. Szansy na lepsze życie, szansy na zmianę siebie oczywiście przede wszystkim najpierw, ale również i dzięki temu zmiany środowiska, w którym żyjemy. Jak wielką mamy szansę, mając w rękach marketing sieciowy. I okej, ludzie, którym trudno jest pokazać to przedsięwzięcie, albo którzy łapią je bardzo płytko, spłaszczają je, albo tacy, którzy no nie chcą dać sobie pokazać tego i wyjaśnić, okej, no to zostawiamy z boku, może kiedyś przyjdzie na nich czas, ale myślę, że 90 kilka procent ludzi, którzy network marketing w jakiś sposób zrozumieli, w jakiś sposób zapalili się do niego w pewnym momencie, później gdzieś tą szansę, jaką ten network daje, traci ze swoich oczu, traci tą szansę, traci tą ostrość patrzenia na to, jak wielka, jak wyjątkowa, jak szczególna, jak niezwykła, jak unikalna, jak wielka jest to szansa. Szansa na ogromne zmiany w każdej dziedzinie życia. Network marketing, oczywiście z dobrą firmą, wiadomo, z dobrą, solidną firmą, z bardzo dobrym produktem jako baza, z dobrym systemem duplikacji. To wszystko jest ogromnie ważne. Mamy zresztą to wszystko w Morindzie tutaj, mamy to w znakomitym, no, znakomicie podane i każdego roku wszystko się rozwija pięknie, ale to zrozumienie szansy jest tak bardzo ważne, tak bardzo ważne. Może czasami warto tak się chwilę zatrzymać w tym swoim pędzie życiowym i pomyśleć sobie zaraz, dokąd ja pędzę, jakie ja możliwości wykorzystuję, na co ja stawiam tak naprawdę, a co mam w swoich rękach. Czy przypadkiem nie poświęcam większości swojego czasu na rzeczy, które nic mi nie przynoszą, nic nie dają, nic nikomu w koło tak naprawdę nie przynoszą, a dają mi tylko trochę świętego spokoju, jakiegoś takiego wyczekania, właściwie przeżycia znów kawałka życia. Warto się nad tym zastanowić. Network daje wielką szansę i jego pięknym jakby takim mottem może być to, że każdego dnia można go rozpocząć od nowa. Każdego dnia można od początku zacząć budować fantastyczną przyszłość, budować fantastyczne rzeczy, można od każdego dnia podjąć taką decyzję. Może dzisiaj będzie ten dzień. Może to dzisiaj ten dzień, w którym ileś tam osób podejmie decyzję. Na pewno ogólnie ileś osób podejmie decyzję, ale może ten mój kilkowy szlak dzisiaj pomoże komuś w podjęciu takiej decyzji, takiej mocnej decyzji, w dostrzeżeniu tego, jak wielką szansę, jak ogromną szansę, nieporównywalną naprawdę do niczego, ma w swoich rękach. Do zobaczenia jutro na kierunku.